Chciałem Kluski z Rosołem, 23 lipca 2024 roku, nagranie serii W zdrowym ciele, zdrowy duch, ale nie o ćwiczeniach i kulturze fizycznej to będzie. Uprawiam agrokulturystykę, wiadomo, ale w przerwie między ćwiczeniami, seriami przeglądam sobie net, jak każdy teraz zawodowy ćwiczący, grzebie tam cały czas coś w telefonie, jakby tam coś ważnego było, i szujnia O2, tak, potężna szujnia O2. Parę minut temu wrzuciła taką informację, którą postanowiłem skomentować, bo chuj mnie strzela po prostu, jak słyszę mądrych Polaków, mądre polskie głowy, lewaków, lewactwo i innych psychopatów odnośnie przyjmowania uchodźców i tego, że Polska sobie poradzi, że my wiemy, jak to robić we Francji, w Paryżu, tradycyjnie. Australijka, która przyjechała na jakiś tam festiwal muzyki, 25-letnia, już miała lecieć w zasadzie do Australii, ale jeszcze postanowiła się gdzieś tam poprzechadzać po którejś tam dzielnicy Paryża i spotkało ją 5 mężczyzn. Domyślam się, że nie byli to biali Francuzi. Oczywiście tego media nie piszą, bo się tego nie pisze, tak jak u nas o tych wszystkich incydentach, które są związane z Ukraińcami. I tych pięciu mężczyzn, pewnie, którzy są w kolorze od tego tutaj mojego tego logo Under Armour, tą dziewczynę zgwałcili brutalnie. Ona gdzieś tam uciekała, majtki w ręku, koszula powywracana, schroniła się w kebabie i tam wezwała o pomoc. Czyli jeżeli tam był blisko kebab, to no nie wiem, na Polach Elizejskich kebabów nie ma, wiemy, gdzie one są, w jakim rejonie, tak więc kolor tych mężczyzn musiał być taki. Tak więc, jeszcze jest ciekawostek, szujnia O2, nie wiem z jakiego powodu, moglibyście też mi na to odpowiedzieć, że Polska jest Polska, póki co jeszcze, a wy macie na swojej stronie przy tym nazwie O2 flagę ukraińską. A co wy, kim wy jesteście, Ukraińcami? Jakby co to jest, co to za jakieś, że tak powiem, badziewie tam umieściliście. Tak więc gratuluję Francji, gratuluję tych sytuacji wspaniałych. Sami żeście to sobie na łeb ściągnęliście. Zastanawiamy tylko, że część tego narodu polskiego jest tak głupia, że chce to samo ściągnąć niewinnym ludziom w Polsce. Z młodzieżowym pozdrowieniem. A zresztą nie powiem, bo będzie ban znowu.